Namaste, to jest kolejna rozmowa z cyklu Nad Brzegiem Gangesu. Ja mam na imię Krishna Kirtan, a dzisiaj moim gościem jest dr Nina Budziszewska, pracownik Instytutu Filologii Indyjskiej z Uniwersytetu z Wrocławia. Tak, prawie Zakład Filologii Indyjskiej, Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich oraz Orientalnych. Nazwa trochę taka długa, oczywiście Uniwersytet Wrocławski. Jest to Wrocławski. Teoretyk w sumie chyba, na pewno. Tak, joga klasyczna, ale głównie źródła jogi klasycznej w Mahabharacie oraz w Upaniszadach, czyli dzieła, które powstały no, tak przed naszą erą i które ufundowały późniejszy rozwój jogi, ale także joga poklasyczna, czyli tak zwana Hatha Yoga, w głównym dziele Hatha Yoga Pradipika, który właśnie tłumaczę. Czyli można powiedzieć ta joga, która dała światu piękny opis asan oraz pranayamy, czyli różnego takiego techniki oddechowej, czy też jogicznego oddechu. Okej, dlaczego w takim razie wielu ludzi interesuje się jogą? Dlaczego powinni poznawać takie właśnie teksty źródłowe z Indii na temat jogi? No, po pierwsze, że czemu teksty źródłowe i czemu w tłumaczeniu dobrym, Tak, no bo to jeszcze też ważne. tłumaczeń mamy całą masę, zwłaszcza do jogi klasycznej, czyli Yoga Sutr Patanjaliego, powstałych około drugi, czwarty wiek naszej ery, gdzieś tak mniej więcej, i Hatha Yoga Pratibhiki, 15 wiek, 16. No bo tak, jak chcemy ćwiczyć jogę, albo w ogóle poznać myśl indyjską, no to możemy albo opierać się na jakichś takich opracowaniach około nam mówiących, że o filozofii Indii, czy też duchowości Indii, zresztą duchowość Indii, czy też Wschodu obecnie jest jednym chyba z bardziej modnych tematów, no tak mi się przynajmniej wydaje, jako jakaś tam alternatywa duchowa, czy też filozoficzna dla świata zachodniego. Natomiast z drugiej strony mamy takie dzieła no, bazowe, czy też no, fundamentalne dla myśli indyjskiej. Więc albo odnosimy się do jakichś, można powiedzieć, no, ogólnych opracowań, albo do dzieł jako takich sięgamy. Więc ja uważam, że jednak lepiej sięgnąć do dzieła, które jest dobrze przetłumaczone. Oczywiście, jeśli znamy sanskryt, no to do sanskrytu sobie sięgamy i głowimy się nad sensem dzieła. No ale to tak, bo jak mamy opracowanie, czyli co masz na myśli? Opracowanie jakieś, już nawet nie mówię, że historia klasycznej myśli indyjskiej, czy klasyczna filozofia indyjska jako podręcznik, no to nie mówię o tym, ale jest dużo takich no, po prostu książek okołotematycznych, nawet niepopularno-naukowych, ale gdzieś ta myśl Indii się przewija, czy w taki bardzo popularyzatorski, ciekawy dla czytelnika sposób, ale nie zawsze zgodny z tym, co mamy w tekstach jako takich. Okej, Z tym po prostu to chodzi o takie, jakby to powiedzieć, takie no nie wiem, jakby takie jakieś no, nowoczesne opracowania, czy literatura podróżniczo filozofująca, powiedzmy sobie. no dobra, ale teraz, bo tak, no bo na drugiej stronie mamy te teksty, no ale tekst jest jakiś starożytny, napisany w dziwnym języku, którego mało kto zna, piszący w jakimś kontekście, którego nie znamy, używając jakiegoś słownictwa, którego nie znamy, co możemy z tego wyczytać? No, przekład. No przekład, Przekład ale musimy czytamy, mieć dobry. nie wiemy, jakie ma Tak, to. ale często powinien dobry przekład mieć czytelny jakiś komentarz. Jak na przykład, no co, na Bhagavad Gita chyba możemy się powołać, przykłady. W Polsce takich naukowych mamy ponad 10 przykładów. No i niektóre są, jest to po prostu przekład, jakiś bardziej lub mniej trzymający się tekstu. Inny przekład, który stara się jak najwierniej trzymać tekstu, dodać jakiś komentarz, gdy pojawia się jakaś kwestia filozoficzna, czy jogiczna, czy ogólnie etyczna, albo, no nie wiem, obyczajowa odnośnie Indii. I możemy sobie wyczytać tutaj. No dobra, ja sam mam w domu chyba z 8 Bhagavad Gita po angielsku z komentarzami różnych osób i każdy ten komentarz jest w jakimś tam kontekście pewnej tradycji, którą ten komentator reprezentuje. Czasami one sprzeczne są sobie, no i pytanie dalej, co możemy z tego wyczytać, bo możemy albo źle wyczytać, albo być skonfundowani tym, w No. ogóle tym, co wyczytamy. To zawsze moje w takim jakimś jestem, czy to do sanskrytu, czy do każdy inny, no bo tak samo przecież jak z filozofii sobie czytamy Platona, no to mało kto czyta w oryginale, czy tak dalej szukać, jak tak na, no, na nasze własne wyczucie chyba. Wydaje mi się jakiś taki przykład, który jest najwierniejszy.
No, można powiedzieć, który no najbardziej trzyma się liter tekstu, chociaż każdy przekład jest rodzajem interpretacji. No, tego no nie unikniemy, zwłaszcza jeśli odwołujemy się do filozofii jako ten. Więc tutaj starać się jakoś coś no, na własnego, że tak powiemy, czuja. Znaleźć coś, co po pierwsze jest dla nas, wydaje się nam, że jest no, jak najwierniejsze tekstowi, a z drugiej strony co do nas przemawia. W jakiś sposób, no bo jeden wierny przekład może być wierny, powiedzmy sobie wierny, i drugi tak samo może być wierny, ale w totalnie innym słownictwie. No bo terminy z jogi, tutaj w Bhagavad Gita jest utrzymana w tradycji jogi przedklasycznej, czyli przed Patanjalim, można przełożyć termin tak, a można przełożyć go tak, a można go w ogóle nie przekładać. Na przykład purusza. No to samego purusza, czy go przekładamy, czy co robimy z tym puruszą? Czy duch, czy dusza, czy jakiś najwyższy Bóg, czy po prostu purusza? No dobra, no to w takim razie zaproponuję inne rozwiązanie tego problemu. Wyjazd do Indii. Tak, wyjazd do Indii też. I yoga, i samemu praktykowanie. Tak, bo wyjazd do Indii to jakby może być środkiem do celu. Natomiast ja bym proponował coś takiego, że może trzeba się zastanowić, co się chce. Bo można jogę potraktować jako zestaw ćwiczeń gimnastycznych z Indii, można potraktować jako pewnego rodzaju duchowość. Zatem jeżeli traktujemy ją jako to pierwsze, czyli zestaw ćwiczeń z Indii, no to... No to nie tak, ma po co czytać. Nie ma po co czytać. No to wtedy sobie Hatha Yoga, Pradipika, księga pierwsza, na przykład asany, i sobie tam odpowiednio czytamy. No, a jak nas zainteresuje więcej, no to wypadałoby może znaleźć jakiegoś nauczyciela tej duchowości, który nas w jakiś sposób porusza i uczyć się pod jego kątem w tym kontekście tej duchowości, którą reprezentuje w danym momencie. Ale każdy nauczyciel na czym się powinien oprzeć w Indiach? Na jakimś dziele? Przynajmniej jakkolwiek do niego odsyłać. Więc tu jest też, że on owszem ma swoje własne, jakby to powiedzieć, swój własny stopień realizacji boskości, jakoś tak w kontakcie istnieje no, z tą sferą, powiedzmy sobie, ale zawsze jakoś odnosi się do czegoś. No tak, ale mi chodzi o to, że on podaje kontekst pewien. No tak, tak. Czyli tego Purusze przetłumaczy tak albo inaczej, tak. W zależności co on reprezentuje. No i w tym momencie w tym kontekście to poznajemy. No stąd podstawa jogi dobry mistrz. Że bez mistrza nie rusz. I to jest też podstawa. Żeby ruszyć w ogóle z jogą jako taką, powiedzmy sobie, jeśli traktujemy jogę jako coś więcej niż tak zwany stretching, czy jakąś formę zdrowego życia, no to jest tu zalecenie, że potrzebujemy dobrego kierownika, czy też mistrza, który nas poprowadzi. I odpowiednio ten oczywiście mistrz przedstawi swoje rozumienie tekstu pisanego przez wielkie te. Okej, a w takim razie, czy takiego mistrza możemy poznać w Polsce, czy lepiej byłoby jechać do Indii? No, chyba wszędzie. Czy wszędzie, czy niekoniecznie no, Indii? No, można w Indiach, można w Polsce, można w pociągu. Można w tramwaje. Jest chyba takie jakieś, tylko już nie pamiętam, no chyba w indyjskiej tradycji, że kiedy uczeń jest gotowy, mistrz się pojawia. No jest takie powiedzenie, to w takim razie po co jechać do Indii? No to jest podstawowe pytanie, szczerze mówiąc, ale jeśli chcemy, znaczy ja nadal tu jeszcze tej odpowiedzi, no nie znalazłam dlaczego, ale wiem, że warto i trzeba. Jeśli kogoś interesuje joga jako coś więcej niż tylko stretching, no bo po pierwsze, tam mamy możliwość praktykowania jogi zgodnie z zaleceniami. Czyli na przykład o 4 rano. Przed wschodem słońca, to oczywiście pory są różne, czy to 4, czy 4:30. No musimy zacząć już. No a w Polsce no to niekoniecznie można, bo warunki klimatyczne nam nie pozwalają. I samo otoczenie. No u nas nie ma aż tyle, no u nas w ogóle nie ma himalajskich widoków, czy też jakiejś innej pięknej rzeki, która nad brzegiem której można sobie usiąść i nikt nam nie będzie przeszkadzał. Więc jakby w Indiach mamy kontakt z drugą stroną boskości, i to taki ścisły kontakt, czyli z naturą. Możemy sobie się odciąć od wszystkiego na pewien tutaj moment i zrozumieć, dlaczego akurat takie zalecenia tutaj powstały. Po drugie, Hindusi, może no nie wszyscy, ale jakoś tak ogólnie w Indiach rozmowa na temat duchowości czy spraw na temat Boga i tak dalej, czy boskości ogólnie tutaj mówiąc, nie przypinając Boga do żadnej tradycji, odcinając się od tego pojęcia, jest na porządku dziennym. Tu nie ma nic dziwnego, że, z czego ja się też zresztą śmieję, że w Polsce zapytać byle kogo, co myśli o Bogu, czy też o boskości, co myśli o
czynieniu dobra, tak o po prostu osobę nieznaną, będzie to dziwnym pytaniem. Natomiast w Indiach wiele razy przetestowałam. Normalne pytanie jest moje, czy ćwiczysz jogę? Z jakiej tradycji pochodzisz w sensie duchowej? Jaki jest twój stosunek do sfery boskości? Jak relacja bhakti u ciebie wygląda? I to jest normalny temat, nikt tam się nie dziwi. I tak samo ja jestem pytana. Jak często jogę praktykuję, jak często medytację, czy wierzę? I to jest zupełnie, pytanie, które jest na porządku dziennym. Więc człowiek jakby w Indiach może tu, przynajmniej z moich doświadczeń, może sobie tutaj różne takie kwestie etyczno-duchowe poruszyć. Czyli co dla kogoś, kto zainteresowany jest duchowością, to pojechanie do Indii ma ten sens, że jakby okoliczności są bardziej sprzyjające takim poszukiwaniom? No, tylko że to też nie można nastawiać się, że pojedziemy do Indii, spotkamy tam nagle guru, który przed nami się objawi. No, co najwyżej możemy spotkać masę tak zwanych fake joginów, którzy sobie po prostu udzielają świętych nauk za odpowiednią ilość rupii. Możemy znaleźć mnóstwo sadhu, ale takich rzeczywistych, którzy wpisani są w dany ruch ascetyczny i podróżują po Indiach. Więc z nimi też można tu porozmawiać, ale często nie znają angielskiego, więc... Ale nawet jak porozmawiamy z nimi, to samo możemy wyczytać w książkach, które są u nas dostępne. Więc nie można liczyć, że pojedziemy do Indii i nagle doznamy oświecenia. Nagle spotkamy guru, mistrza, czy też ten jogin przed nami stanie i nam udzieli nauk. No to też coś takiego nie jest. Natomiast tam możemy zacząć, rozwinąć się, zależy od tego, na jakim stopniu jesteśmy, rozwoju duchowego, swoje własne poszukiwania jakoś tak bardziej. Bo same Himalaje uchodzą w tradycji indyjskiej jako Devbhumi, czyli to święte miejsce. I to przekonanie dla jogi, czy też dla Indii, że i dla buddyzmu, czy też hinduizmu, to już ogółem dla całej tej tradycji, że miejsca, gdzie tysiące joginów przez wiele wieków medytowało, że te miejsca są przepojone mocą jakąś i warto tam posiedzieć trochę. Jak rozmawialiśmy przed chwilą na temat śpiewu Ali kwotowego buddystów, takiego, jeszcze jak ten śpiew dobywa się w świątyni, jeszcze niech będzie tak, że ta świątynia jest w klasztorze, w miejscu bardzo odosobnionym, że jest tylko ten klasztor, jedziesz tam w sposób taki, że podziwiasz piękne Himalaje, odcięty jesteś całkowicie od cywilizacji, tam zasięg to, nie wiadomo w ogóle co to jest zasięg, telefon to masz, ale do robienia zdjęć. Dojechałeś taksi dzielonym z 14 innych Hindusów. Nie wiesz, czy dojedziesz, bo może być jakaś właśnie zapaść terenu. Różne tam przygody ciebie spotykają. Uda ci się w końcu dojechać na to miejsce, do tego klasztoru, gdzie możesz wziąć nocleg i razem z mnichami wstajesz sobie, jeśli chcesz, bo ciebie nikt nie zmusza. W tym klasztorze, w tym monasterium jest taka sala, można powiedzieć, święta. Świątynia chyba to tak możemy nazwać. Wstajesz o 7 rano, ci mnisi już zaczynają pudżę, czyli śpiewają przez 3 godziny z przerwami mantry, czy też te święte teksty i to wszystko rezonuje w całym miejscu. Obija się o twoje uszy, twoje serce zaczyna bić w ten sposób, mniej więcej odpowiadający rytmowi. A po drugie też jesz z nimi. Bo oni oczywiście co chwilę mają przerwy, żeby to wyśpiewać. I mnich tam odpowiedzialny w danym dniu za rozkładanie jedzenia i nalewanie czaju podchodzi także do ciebie i daje to mnie. I czujesz, że jesteś częścią czegoś. I sobie możesz na przykład mnisi recytują mantry. Nie wiem, czy to są mantry, czy akurat dobrego używam tutaj ten. Jakieś sutra, bo pismo święte. Jakieś święte teksty. I ty sobie na przykład siedzisz w tej medytacji pół godziny. Jest 7 rano, w samym środku Himalajów, w miejscu, które jest jak z bajki, jak potem na swoje zdjęcie spojrzysz z tego klasztoru. I przez pół godziny sobie siedzisz. W medytacji oczywiście. I tam co chwilę sobie jesz. Potem wychodzisz, nie masz gdzie iść, bo to jest jeden klasztor w środku niczego. Więc żyjesz tak przy sobie na przykład tydzień. Tam czytasz sobie, robisz zapiski, rozmawiasz z mnichami, jeśli możesz, bo nie każdy zna oczywiście angielski z mnichów. No i tyle. I tak przez tydzień jesteś całkowicie odcięty, a jednocześnie wiesz, że jesteś w jakimś miejscu, które w teorii jest przesycone jakąś mocą. I odczuwasz, że jakby twój umysł, twoje serce się uspokaja. I powoli widzisz, że może rzeczywiście jest jakaś korelacja między tym spokojem na zewnątrz, a tym, co się dzieje w tobie.
No ale to tak, bo to takie rzeczy to, bo są klasztory jogi gdzieś tu po Europie i w innych częściach świata, nie trzeba jechać może do Indii, no chyba, że potraktujemy to jako, że jedziemy do kolebki tam, do źródła, tam gdzie to się wszystko narodziło, gdzie, skąd to pochodzi. No i wiadomo, że no Himalaje, no Karkonosze czy Tatry to nie Himalaje. No właśnie wydaje mi się, że tu, no bo jak człowiek jest w Himalajach, widzi to wszystko i jest w tym miejscu, no to jednak coś, patrząc na to piękno, które jest chyba z wielkiej litery, no musi napisane być, no to coś się dzieje w nim. Zresztą no na Platona się powołując, w naszej kulturze piękno, dobro, prawda, jedność. Więc nagle przed człowiekiem staje, jakie ta trzy no najważniejsze idee tutaj w idei dobra złączone, ale po prostu jesteś, no doznajesz tej wizji gór, tego piękna, którego nawet no, nie da rady opowiedzieć i to jakby coś robisz człowiekiem. Ale oczywiście ja nie mam jeszcze odpowiedzi, dlaczego warto jest pojechać do Indii. Wiem, że warto. I warto się poddać temu wszystkiemu, bo oczywiście Indie no, to nie są tylko piękne, spokojne, z cudowną kuchnią Himalaje, lokalną, z buddyjską piękną kulturą, ale to są także Indie trudne. Mumbai, Delhi, Bangalore, tłum, hałas, upał, no, trudne warunki, jeśli chodzi o czystość i przez to wszystko też trzeba przejść. I to jakoś także sprawia, że jeśli człowiek w tym się osadzi, w tym samym centrum wszystkiego, co atakuje mózg, umysł, skórę i nagle w tym znajdzie spokój się, no, można powiedzieć, że no, skoncentruje się, no to też jakoś zmienia człowieka. Bo u nas nie ma też takich warunków. Nie ma, to bym dobra, no to w takim razie to nie jest jakaś taka podróż, no podróż zawsze była tym motywem poszukiwania, więc jedziemy w podróż do miejsca bogów, do świętego miejsca i szukamy czegoś w sobie albo dla siebie tam. No a jedziemy w tym celu poszukiwania tej duchowości, nie po prostu na wycieczkę, żeby zobaczyć ciekawostkę, czy się też można i tak pojechać, ale jeśli nie mamy tą motywacji, to jest może ten powód, dla którego warto jechać do Indii. No bo dużo osób też oczywiście jeździ, bo żeby odpowiednio. W Indiach działają różne, jakby powiedzieć, aśramy, czy też różne takie ośrodki jogi, gdzie można odpowiedni kurs przejść i zdobyć tutaj certyfikat, więc. Często jest różnica między certyfikatem, który można zdobyć w kraju no, europejskim, czy w Ameryce, czy też Australii, a w Indiach. Tam jednak mamy wiele godzin i mamy odpowiednie warunki. Na przykład inna jest joga, którą ćwiczymy w 45 stopniach w ciągu dnia. A u nas na no, 45 stopni, no to w sali generalnie można, ale inna jest te 45 stopni na zewnątrz. I to jest też jakby tutaj inny. No właśnie, No. bo to jest jakby drugi powód, nie? Że można pojechać, żeby ukończyć jakieś kursy jogi, poznać to tam na miejscu. Też jakby nie tylko tą kwestię fizyczną, czy asany i pranayamy, ale też może coś z tej całej kultury duchowej. Może to jest powód, dla którego warto jechać do Indii. No, kultura na pewno. Hindusi są jakby zupełnie inną mają mentalność niż Polacy, no więc to kulturowe względy też. I odpowiednie ośrodki aśramiczne, czy też no, jogiczne. Jeśli jest tam jakiś, powiedzmy sobie, no bo nie w każdym jest, często aśram jest po prostu pusty, tam sobie można przenocować, można coś ten, ale nic nie, nikogo nie ma w środku. Ale jeśli aśram ma jakiegoś mistrza bądź opiekuna duchowego, oczywiście to może być także kobieta, no to oprócz tych no, jogi jako takiej, odbieramy także wyjaśnienie nauk jogicznych, czyli z tych tekstów, tych czy też jeszcze, no ale głównie tych jakieś, no. Lektura czy wyjaśnienie bardziej zawiłych kwestii. Więc możemy tutaj też pobrać oczywiście nauki plus pytania zadać. Jak na przykład ktoś interesuje się, no nie wiem, ćwiczy w tradycji Iyengara, no i przeczytał sobie no, tam książki Iyengara i coś zaciekawiło go. No to z mistrzem wiadomo, już nie porozmawia. Natomiast może u nas w szkołach szukać jakiejś no, odpowiedzi albo pojechać do Indii i tam szukać ośrodków, które oprócz asan, hindusów tutaj, są bardziej no, wyspecjalizowane w kwestiach również duchowych. Bardziej niż na zachodzie. To miałam na myśli. To czy w takim razie nauka jogi w Indiach będzie wyższej jakości, lepsza niż w Polsce, Znaczy czy na Zachodzie ogólnie? nie powiedziałabym, ale nie powiedziałabym też, żeby była niższej.
prostu są na równi, ale jest nacisk położony, wydaje mi się, to oczywiście może ulec modyfikacji, jest nacisk na co innego położony. Tak mi się wydaje, ale no to u nas jednak yoga, ta yoga tu rozumiana w stylu Iyengara, czy też Ashtanga yoga, czy Hatha yoga, czy Vinyasa yoga, są w przeważającej mierze formą no bardziej asana albo pranayamy. No tak mi się, znaczy w przeważającej mierze, tutaj nie będę generalizować tak bardzo, tak, że powiem, że wszystko. Natomiast w Indiach jakoś ta sfera duchowa jest naturalna. Jakoś jest naturalnie wpisana, że czytając Iyengara, czy też Desikachara, czy Krishnamacharya, tam pojawia się termin Bóg. I to nie jest nic jakiegoś takiego, co... No, może ludzi w Polsce czy na Zachodzie to nie interesuje, skoro no właśnie nie, o to chodzi. Nie idą aż no właśnie w tym o to kierunku, chodzi, tylko... że to jest inny punkt ciężkości. Że dla Hindusa jest naturalna kwestia, bo aktywność boskości, czy też obecność boskości w codziennej aktywności. Tylko oczywiście tu pojawia się pytanie, co Hindus przez Boga rozumie, no bo to też jest osobna kwestia, ale jest no naturalne to, więc nic nie ma w tym dziwnego, że w jodze medytuje, na przykład koncentruje umysł na czymś tam, czy też na mantrze, czy na jakimś obrazie, czy na czym można jeszcze, na jakimś dźwięku. Tak, czy też na oddechu. I jakoś tutaj sobie odnoszę to do sfery boskości, na przykład jakiś dźwięk to obraz, czy też mantra ku jakiemuś Bogu i to jest no, naturalne dla Hindusa. Natomiast u nas to nie jest naturalne, więc nie będzie to u nas stosowane. U nas naturalna jest koncentracja po prostu, na przykład uwagi na oddechu, łączeniu oddechu z daną asaną. I to jest dla nas naturalne, no tak mi się przynajmniej wydaje. No ale to jest tak, że... Może to jest, no, koncentracja na dechu jest pierwszą jakby nauką medytacyjną, czy taką koncentrację. No, ale dla nas trudne jest. Od czego trzeba zacząć? No, ale dla nas to jest trudne, dla nas to nie jest. Oczywiście Hindus, mimo że może nie praktykować pranayamy, bo wielu no, nie praktykuje, wbrew pozorom, Hindusi nawet mniej jogę no, praktykują, tak jakoś może się wydawać, niż ludzie na zachodzie. Każdy Hindus wie, że joga jest dobra dla zdrowia, dla ciała i dla umysłu. No ale mało komu tak naprawdę się chce. A jeśli już, to na przykład pranayama, czy jakieś po prostu chwila medytacji. No a u nas, ale tam koncentracja na oddechu nie będzie niczym dla Hindusa skakującym, bo wie, co to jest pranayama. Natomiast u nas koncentracja na oddechu, gdzie cała nasza świadomość musi no, być tutaj, można powiedzieć, tutaj utkwiona, na tym wejściu i wyjściu i potem rozprowadzaniu powiedzmy tej subtelnej formy oddechu w środku i wyprowadzaniu, no już nie jest czymś zwyczajnym. No jak się nie jest na tego dziecka, to jest to egzotyczne, nowe, no. Trudne, tak, na tak, początku. Tak, no więc to może być jakąś ten, jakąś taką, no jakimś takim powodem. No natomiast Indie jakby ukazują z innej no, perspektywy to, co wydaje się dla nas naturalne. To, że yoga to jest na przykład ćwiczenie, które ja wykonuję 2 razy w tygodniu, no jeśli mam możliwość, no to częściej chodzę do szkoły, ale chyba przeważnie jest to 2 razy w tygodniu. No, można jeszcze prywatnie sobie w domu właśnie. No tak, na przykład i tyle. I to jest tyle. To są ćwiczenia, które sobie wykonam przez 1,5 godziny, powitanie słońca, czy już teraz nawet jakieś Chandra Namaskar, czyli księżyca i różne tamten powitania i tyle. Natomiast w Indiach yoga jest, czyli to zjednoczenie, bo mniej więcej to oznacza yoga, jest całą aktywnością w ciągu dnia. Nie jest to tylko od tej godziny kilka asan sobie wykonam, pranayamy, żeby oczyścić ciało, umysł i zostawiam sobie. I generalnie yoga u nas jest, tak mi się wydaje, stosowana jako pewne narzędzie, żeby uspokoić umysł, bo potem to na przykład jest lepsze w pracy, jesteśmy bardziej wydajni, bardziej szczęśliwi, jako pewne tam narzędzie. Jeden stosuje takie, inny stosuje takie. Natomiast w Indiach jest to wręcz sposób życia. Cała, można powiedzieć, cała istota człowieka musi być jakby utrzymana w tej, no w tym, co yoga ze sobą niesie. No bo yoga to jest oczywiście także etyka odpowiednia. 10 takich, można powiedzieć, formuł etycznych mamy. Mamy odpowiedni sposób żywienia się, odpowiedni sposób, nawet jakby tu nasze nastawienie mentalne musi być odpowiednie do bliskich osób, do dalszych, do natury i także do siebie.
No ale to mamy też, bo sama joga, no to są te zasady moralne, no ale mamy różne rodzaje jogi, bo mamy karma jogę, gyana jogę, bhakti jogę i jakieś inne jogi, a oczywiście dżniana jogę, hatha jogę i wszystkie inne. I jakby każdy rodzaj jogi jest dla jakiegoś rodzaju człowieka, bo jeżeli cały dzień może być jogą, jeżeli potraktujemy ją z punktu widzenia karma jogi i w tym momencie to nie oznacza jedynie asan. Tak, tak, tylko że mówimy tak jakby ogólnie, że przeważnie yoga to jest aktywność 1,5 godziny sobie 2 razy w tygodniu i to jest yoga. Natomiast yoga, tak jak mówisz, na przykład karma yoga, czyli yoga właściwego czynu, no to nie jest tylko, że od do 2 dni sobie przez 1,5 godziny, ale przez cały dzień. 24 na 7. Tak, i jeszcze yoga czynu, karma yoga bazuje na odrzuceniu, a w każdym razie próbie jak najmniej egoistycznego zachowywania się. Brania wszystkiego ze względu na własne dobro. I no, oczywiście to brak przywiązania do owocu czynu, a wykonywanie czynu ze względu na samo jego dobro. Powiedzmy sobie się. Tutaj jedna z interpretacji karma jogi. No i to nie... można robić cały dzień. No i nawet trzeba. No, trzeba utrzymywać umysł w tym właśnie stanie, poza egocentryzmem, a nie no, bardziej egocentryzm tutaj. Czy dżniana yoga, czyli yoga właściwej wiedzy, nie tam od jakiejś tam wiedzy, ale tej o najwyższym walorze, no to nabywanie takiej wiedzy no, odbywa się różnym sposobem. Nie tylko przez lekturę, ale także przez oczywiście medytację i przez odpowiednie nastawienie do innych ludzi oraz istot, powiedzmy sobie. Bhakti yoga, no to już jest w ogóle yoga najwyższa. Yoga jedności z Bogiem, czy też bóstwem. No i to nie można sobie, że w tej godzinie jestem tutaj nastawiony dla Boga, tutaj ten, a potem już nie. No. Tak samo asana. Czy nie ma kwestii ten... Od 8 do 9 jestem Boga, a potem o tak. Tak, jestem służbowy, a to jest moje prywatne nie? Życie, które jest no, jakby sprzeczne tak, z tak, tym. Tak, tak, tak. Z tym, czy to jest po prostu styl życia od początku, od rana. No to muszę powiedzieć, nawet bym nie tyle powiedziała styl życia, ile stan duszy, albo ducha, no obojętnie to jak to, czy stan serca, umysłu, co tam kto uważa, że w nim siedzi, no to właśnie stan tego czegoś. Tak, no bo w sumie to tak, to yoga to chodzi o to, co jest w środku w nas, a nie o to, jak żyjemy, bo życie jest zewnętrzną naszą czynnością, ale, no, ale to też wynika z naszego nastawienia wewnętrznego, to co robimy, jak działamy, więc, ale to jest ładne, że yoga to jest stan duszy. No, czy też tego, no, co mamy, no bo nie każdy tutaj duszę uznaje, powiedzmy sobie, stan naszego wnętrza, stan tak chyba można wnętrza. Najbardziej powiedzieć. Natomiast te 4 jogi, jakie wymieniłeś, to pojawiają się w Bhagavad Gicie i można je rozumieć jako 4 różne ścieżki, albo jako konsekutywne ścieżki, czyli że łączące się w jedną i że nie można jednej od drugiej oddzielić. Że jakby ktoś, kto wykonuje karma jogę, jest zarazem będzie w swoim życiu starał się także no, dotrzymywać no, wierności dżniana jodze, ale także oczywiście dhyana jodze, czy też medytacji, ale oczywiście i bhakti będzie tym punktem kulminacyjnym, można powiedzieć, spajającym każdą jogę. Bhakti, jogin, bhakta, no tak, ktoś tam. Bhakti, tak, tak, tak. To karman, ten czyn, no musi być właściwy. Dżniana musi być nabywana właściwa. Medytacja także musi być obecna. Właściwa, oczywiście tutaj umysł w stanie, można powiedzieć, tej no medytacji tu rozumiane jako, jakby to powiedzieć, jako jakieś takie uspokojenie ostateczne, które jest bramą do. No to nie można czterech osobno tak traktować. Znaczy oczywiście ktoś jest bardziej predestynowany na przykład do karma jogi, ale tutaj sobie jest bardziej predestynowany do działania większego w jednej, natomiast stara się ogólnie łączyć także. No jeżeli tak, jeżeli częścią jogi jest medytacja, czy dhyana yoga, no to raczej nie znam nikogo, kto jest w stanie tylko medytować cały dzień i on to nie spać. Nie, że tylko, ale na przykład stan, który pojawia ci się w medytacji, to uspokojenie, powiedzmy sobie, bo to jest tylko słowo, starasz się przenosić na cały swój dzień potem. Utrzymywać ten stan, tę błogość, no, czy co tam się pojawi, a co jest no, bardzo przyjemne, starasz się to utrzymywać. A nie jedynie, że okej, skończyłem medytację, już mi nie jest błogo, już mi nie jest ten, oderwałem się od tego kontaktu i sobie tam idę teraz się denerwować, krzyczeć, być niedobry, bo już mój termin od do dhyany się skończył. No, albo, że wyczytałem tutaj w piśmie sobie to, okej, to jest dobre, tu wiem, że to jest dobre, ale w swoim życiu nie będę stosować danych reguł, bo to, ale wiem, że to jest dobre i ten. Natomiast powiedziałeś jeszcze hatha yoga,
czy na przykład obecna asztanga yoga to są bardziej, powiedzmy sobie, style. Style jogi w rozumieniu no, ćwiczeń asan albo pranaya. Więc to jakby są, jakby może być na przykład ktoś karma yoga, żeby być tym karma joginem, natomiast praktykować asztanga, powiedzmy sobie, jako styl. Okay, ale czy to jest w rozumieniu w sensie takim zachodnim? Tak. Asztanga jako asztanga tak. Jest, przecież i yoga sutra Patanjalego i Bhagavad Gita ten termin występuje. Tak, jako królewska ścieżka jogi. No, ta ośmiostopniowa, ale także jest asztanga obecnie jako jeden ze stylów jogi. Czyli to jest, ta asztanga z Bhagavad Gita jest inna niż ta, która jest na zachodzie? Z yoga sutr, znaczy, bo asztanga obecna oczywiście odwołuje się do yoga sutr i do tej ośmiorakiej ścieżki, Ashta Anga, ośmioramienna Anga, czy też tam Marga ścieżka, odwołuje się. Ale każda joga musi odwoływać się do Patanjalego, czy to Iyengara, czy to Vinyasa Krama, czy to Hatha. No, musi odwoływać się, no ale akurat tak została nazwana. Okay. No. No ale oczywiście tutaj jakieś tam... No niech sobie, że jest bardziej nacisk tu położony na ośmioraką ścieżkę, bo w asztanga jodze, w tej obecnej, bo tego nie wiem, czy jest bardziej u niej położony, czy bardziej u Iyengara. Ale to jest chyba, no tu nie będę się może wypowiadać, bo mogę coś nie ten powiedzieć. Okej. Okay. Rozumiem. To chyba tyle. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Ja mam na imię Krishna Kirtan. To była rozmowa z cyklu Nadżyń Gangesu. Moim gościem była doktor Nina Budziszewska z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dziękuję bardzo za oglądanie. Dziękuję. Moich rozmów zapraszam do kolejnych. Do zobaczenia, usłyszenia. Hari Om Tat Sat i Jai Shri Radhe.